Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, na makabryczne czasy nastały, kiedy demokracja mówi, że partia rządząca mówi, że człowiek pracujący, co płaci podatki, jest wrogiem rządu, kiedy chrześcijanin jest wrogiem rządu, kiedy biały człowiek jest wrogiem rządu, no i kiedy człowiek heteroseksualny, czyli mąż, żona i dzieci, jest wrogiem rządu. To są makabryczne czasy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ale do tego doszło. Wygląda na to, że demokracja, 40 lat pompowania socjalizmu, komunizmu, rozwalania Ameryki. No bo od czego to się zaczęło? No, młodzież została przekonana, że powinna nienawidzić Ameryki. Że Ameryka została zbudowana na niewolnictwie, Ameryka została zbudowana na rasizmie, Ameryka została zbudowana na ściganiu homoseksualistów i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to jest nieprawda, bo do Ameryki niestety z całego świata przyjeżdżali ludzie, żeby znaleźć wolność, szczególnie wolność wypowiedzi, wolność do rozwijania swoich możliwości finansowych. No i z każdego kraju w zasadzie przyjechało no, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, jak nie miliony. No i to się na razie zmienia, tak? Pytanie jest, dokąd zmierza partia konserwatywna w Ameryce? Dokąd zmierza partia republikańska? No i przyszłość zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj się zaczyna. Powiesiłem z powrotem czapeczkę MAGA, Make America Great Again, czyli zrobić Amerykę wspaniałą jeszcze raz. No i to jest to, co republikanie muszą robić. To jest to, co demokraci przypuszczalnie przez najbliższe 2 lata, przez najbliższe 4 lata zaczną się zastanawiać, wyrywać sobie włosy z głowy, co się stało. Biden, no jego inauguracja, jego parę dni, od razu rozkazy prezydenckie powprowadzał, poobsadzał ministerstwa nie po linii wiedzy i doświadczenia, tylko powsadzał ludzi do ministerstw po linii partyjnej, czyli wszelakiego rodzaju inności seksualne, inności kolorowe, inności męsko-żeńsko i nijakie. Także to wszystko po linii partyjnej. Tak jak komuniści doszli do władzy w Polsce, czy w Rosji, czy w Rumunii, w NRD, no to wsadzali tam tych swoich leśnych dziadków, którzy strzelali, zabijali Niemców, czasami zabijali Polaków. No i jedyne, co oni potrafili, no to zabijać. No i zostawali ministrami rolnictwa, ministrami budownictwa. No i dzisiaj w Ameryce jest podobnie. Za zasługi partyjne ludzie są wyznaczani na ministerstwa. Ludzie wybierają partię, żeby rządziła, żeby im dobrze prowadziła kraj, a tutaj są tylko za wysługę. No jestem makabra. No, nowa administracja, no nie ma się co tak strasznie przejmować. Oczywiście komuniści dążą do jednej partii, do systemu jednopartyjnego, no i oni mają to na myśli. Puszczają teraz, no plan jest taki, żeby rugować, żeby eliminować konserwatystów z pracy, z życia politycznego, no wszędzie po prostu powiedzieli, że republikanie są do odstrzału. No 75 milionów tych, którzy głosowali, no na pewno nie dadzą się odstrzelić. 20-30 dodatkowych milionów, które nie głosowało, pójdzie po rozum do głowy i zacznie myśleć, o co to w tym wszystkim chodzi. No i teraz jest nowy rozdział, można powiedzieć, dla opozycji. No opozycji nie da rady wyciąć w pień, opozycji nie da rady zlikwidować i to jest na pewno teraz ten GOP. GOP, no to GOP, no to znaczy Grand Old Party, czyli wspaniała stara partia, straciła Biały Dom.
straciła prezydenturę, no ale wcześniej jednak złapała trochę więcej miejsc czy reprezentantów w kongresie, także to jest ważne. Liczba ludzi w kongresie reprezentantów jest 222 i 200 chyba 17, także że to nie jest taka duża różnica. W sumie tam jakby 5 przeszło, no to od razu się zmienia cały układ sił. Dużo powybierali republikanie, konserwatyści w tych lokalnych stanach, no bo trzeba pamiętać, że Ameryka to są Stany Zjednoczone Ameryki. To jest po prostu federacja stanów. To jest federacja 50 małych państwek, można powiedzieć, w jakimś tam sensie, no bo każdy z tych stanów ma swoje przepisy i swoje prawa stanowe, lokalne. No są jakieś tam historycznie urządzone. No i to jest taka kwestia, że gubernatorzy zostali wybierani, bardzo dużo zostało wybranych również polityków. Politycy zostali wybrani do tych lokalnych senatów stanowych i tak dalej. Także to duża jest liczba ludzi konserwatywnych, którzy przyszli do władzy w tych 50 stanach. No i wahadło jednak w Ameryce się przechodzi, tak, prawica, lewica i to już się tak krąży. No i to jest ta demokracja, także nie ma co płakać. Teraz jest tylko pytanie, co zrobić, jak scementować tych wszystkich robotników i chłopów, no, którzy zostali opuszczeni. Partia Kennedy'ego, no to była partia robotników i chłopów, a teraz partia Bidena i Harris, no to jest wszystkich tylko robotników i chłopów. Jest partią tęczowych, jest partią emigrantów nielegalnych, jest partią każdego, tylko nie chrześcijanina, nie białego, nie człowieka, który pracuje bardzo często fizycznie i płaci podatki. To już nie jest ta partia. 40-50 lat temu partia Kennedy'ego była kompletnie inna. No i jak scementować to zrozumienie? No bo tak jak w Polsce PO nazywa tych wszystkich robotników i chłopów, że to jest ciemna masa, że to nieumyte ćwoki są. I w Ameryce jest to samo. W Ameryce demokraci, komuniści, budżetówka z reguły. I to jest ta wredność tego systemu, że nauczyciele, że politycy, że urzędnicy, oni się dziwią, dlaczego robotnik, chłop, człowiek pracujący, który jest ma pensję 2 razy, 3 razy mniejszą niż ci ludzie z budżetówki, dlaczego wybiera wolny rynek, kapitalizm, wolność słowa, bo ci z budżetówki mówią, tak, w imię mojej pensyjki, no to wolność słowa można odsunąć. Ludzie, którzy pracują ciężko i nie są w tym systemie, rozumieją, że oni zostaną wydrenowani, że większość, że te wszystkie podatki, że ta benzyna droga, że to wszystko to jest przeciwko nim. No i dlatego lewactwo tego nie rozumie. Taki profesorek, czy nauczyciel, czy urzędnik, który mówi, dlaczego robotnicy i chłopi wolą jednak, oni czują po prostu tak jak rolnicy w Rosji zostali zmuszani do pracy w kołchozach i nigdy się nie poddali, to wszyscy ci urzędnicy, cała te komunistyczne świnie byli dyrektorami, brygadzistami, zarządzali i byli przy korycie i poniżali tych innych ludzi. W Ameryce jest to samo, no ale teraz jest kwestia, skąd wziąć tych wyborców. Biden ma diabelski plan, Biden zrobił coś takiego, że zalegalizuje 15 milionów ludzi, z czego przypuszczalnie 5 milionów będzie konserwatywna, ale 10 milionów będzie komunistyczna i to jest dodatkowe 5 milionów ekstra ludzi. Jeżeli im się uda jeszcze zamienić Puerto Rico, no to jest następnych 2 senatorów, następnych parę milionów komunistów. I jak republikanie mają odbudować? Jak mają republikanie odbudować tą partię? No,
partia w zasadzie trzeba wyklaryfikować, trzeba przedstawić to, co partia konserwatywna przedstawia, tak? Bo to są wybory 2022, to będzie bardzo silne. No, w partii republikańskiej również są najróżniejsze frakcje. Nie będzie łatwo wygrać, dlatego że są różne napięcia, są różne różnice w partii republikańskiej i to trudno to wszystko przepłynąć pomiędzy tymi frakcjami, no ale najważniejsze to, co Trump wyszedł. No, Trump wyszedł i co on proponował. Trump proponował bardzo konserwatywne podejście, czyli było w zasadzie wszyscy sędziowie muszą patrzeć na to, co było w Konstytucji, to, co w Ameryka zaczynała, te podstawy amerykańskie, tak? Bo lewacy mówią, że Konstytucja jest płynna i taka giętka, tak? No oni mają giętkie kręgosłupy, to mówią, że Konstytucja jest też giętka. Trzeba z podatkami coś zrobić, tak? Raczej zamiast je podnosić, no to obcinać, to zawsze jest wzrost. To było za Reagana wzrost i tak dalej, i tak dalej. Komuniści zawsze się martwią, skąd wziąć forsę, żeby wydać. Konserwatyści zawsze się zastanawiają, jak dać ludziom zarobić, żeby mogli sobie wydawać. Następna sprawa jest, no to konserwatyści zawsze są przeciwko regulacjom, wściekłym regulacjom, przeciwko wściekłym przepisom, no bo każdy rozumie, że są jakieś tam podstawowe reguły, no ale regulowanie krzywizny banana, no to już jest debilizm, tak? Regulowanie tego, co właściciel restauracji ma robić, no to już jest debilizm. Trump i wszyscy konserwatyści są za silnym budżetem obronnym, tak? No Ameryka nie chce być po prostu narażona na innych jakichś wrogów i każdy konserwatysta to rozumie. No, komunistyczne świnie, niestety, to jest międzynarodówka komunistyczna już od 150 lat, no i oni nie patrzą na to jednak w ten sposób. No, Trump i konserwatyści rozumieją, co Chiny robią w Ameryce. No, pośrednio tam Ameryka oddała tą produkcję do Chin, ale to jest inna sprawa. No i Trump i partia konserwatywna, no to przykłada wartość do życia, czyli wartość jest bardzo przeciwko skrobankom. No i partia konserwatywna jest za wolnością wyznania i wiary. Komuniści są ostro za skrobankami, no i komuniści są ostro za w zasadzie zabraniem wolności religijnej. Komuniści są przeciwko prawu do posiadania broni, czyli oni chcą konfiskaty. Także widać, partia prawicowa, partia konserwatywna musi podkreślać to, że to jest partia konserwatywna. Wszyscy kandydaci partii, przywódcy partii muszą w zasadzie patrzeć na te pryncypia, na te założenia, na te wszystkie konserwatywne spojrzenie na świat. Tak jak republikanie będą przeciwstawiać się całej tej administracji Bidena, no to muszą jednak pokazywać. Republikanie jednak muszą pokazywać i wyjść z taką inicjatywą, co jest dobre, co partia konserwatywna pokazuje. No a to się sprowadza w zasadzie do Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. I wszystkie te sześć wyrażeń komuniści po prostu, jakby mogli, to by udusili gołymi rękoma. W Ameryce jest więcej konserwatystów, którzy wierzą w te podstawowe rzeczy, niż
no, wierzą w tradycyjne wartości, wierzą w rodzinę, wierzą w wiarę, wierzą w odpowiedzialność osobistą, wierzą w patriotyzm, wierzą w prawo, wierzą w porządek. No to to jest, każdy normalny człowiek musi w to wierzyć, żeby to działało. Liberałowie, komuniści, lewacy, no oni nie wierzą w to. Oni po prostu 10-15% chce zniszczyć cały naród, całe państwo, tylko po to, żeby po prostu dojść do władzy. Oni chcą być przy korycie i poświęcają te 85%. I to jest właśnie ta makabra. No ale to będzie wszystko wymagało jakiejś takiej cierpliwości, no bo no teraz ludzie nie mają cierpliwości. Szczególnie dużo się dało podniecić tymi głupotami o stanie wojennym, o pójściu z siekierą na kongres i tak dalej, i tak dalej. No to była makabra. Ronald Reagan, no to on miał takie powiedzenie: jeżeli osoba, z którą się zgadzasz tylko w 80%, to jest przyjacielem. Jest przyjacielem, jest sojusznikiem, jest po twojej stronie. On nie jest 20% zdrajcą. I to jest to, co republikanie, konserwatyści mają ciężki problem w zrozumieniu. Komuniści łapią każdego, z którym się zgadzają 55%. Republikanie, konserwatyści znajdą jedną jakąś wymówkę: a to on coś powiedział, a to on coś zrobił. Jest 99 innych pozytywnych jakichś faktów. Ludzie się odrzucają za jeden fakt. A to w zasadzie to jeżeli 80% człowiek się zgadza, no to naprawdę 20% można sobie odpuścić. Przymknąć oczy i powiedzieć: tak, jesteś w moim obozie, jesteś w mojej grupie, jesteś ze mną, jesteś konserwatystą. Masz te 20% dziwacznych spojrzeń, ale zgadzamy się w 80%. No i to jest to, co właśnie republikanie, konserwatyści, no tak samo i w Polsce. No, w Polsce, no to można powiedzieć, Konfederacja zrozumiała to, że to 80% zgody, to jest 80% zgody, a nie 20% wrogości. I trochę też się dziwnie stało z tym QAnon, no to również z tymi Proud Boys, również z tymi milicjantami z karabinami i tak dalej. No jest to ta końcówka konserwatystów. Tyle tylko, że jak Antifa, czyli ci wszyscy komuniści, którzy się nazywają antyfaszystami, biegają z karabinami, no to demokraci klaszczą i prasa przyklaskuje i wszyscy się zgadzają. No niestety czasy są takie, że nie potępiają. No, republikanie, konserwatyści, no, powinni potępiać dużo bardziej, no ale no i potępiają dużo bardziej. Republikanie we wszystkich tych stanach muszą się wziąć, sekretarze tych stanów, politycy i tak dalej, żeby zacząć wciągać nowych ludzi, żeby wciągać Polacy. Polacy też mam nadzieję, że zaczną się wciągać w politykę prędzej czy później, bo jednak nie ma nas. 2024, czy Trump będzie startował? No będzie miał 78 lat, czyli 78 lat, czyli tyle, co Biden ma dzisiaj. No i na pewno Trump jest bardzo dużo bardziej żywszy niż Biden, ale to też nie za bardzo wyjdzie, no bo akurat komuniści aresztowali dużo tych ludzi w tym napadzie na Capitol, na kongres. No i oni będą tłumaczyli, że byli pod wpływem, czy oni zrozumieli, co Trump miał na myśli.
No, Trump miał jedyne co na myśli, pójdźcie do Waszyngtonu i protestujcie pokojowo. Także przyszłość Partii Republikańskiej no jest w naszych rękach, nie ma co tam desperować, nie ma co płakać, nie ma narzekać, będzie dobrze. 2022-2024 trzeba głosować. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. Zaczyna się płacz i zgrzytanie zębów? No, mam nadzieję, że jak będziecie zgrzytać i płakać, to zrozumiecie, co zrobiliście Ameryce, do której przyjechaliście. Zdrowia dla normalnych.